24 lipca przypada wspomnienie świętej Kingi, dziewicy. Święta Kinga, właściwie Kunegunda, urodziła się w roku 1234 jako trzecia z kolei córka Beli IV, króla węgierskiego z dynastii Arpadów i jego żony Marii, córki cesarza bizantyjskiego Teodora I. Miała dwóch braci i pięć sióstr. Wśród nich były święta Małgorzata Węgierska i błogosławiona Jolanta. Święta Elżbieta z Turyngi była jej ciotką. O latach młodości Kingi nie wiemy nic poza tym, że od 5 roku życia przebywała na dworze królewskim, prawdopodobnie w Ostrzychomiu. Możemy przypuszczać, że otrzymała głębokie wychowanie religijne i pełne jak na owe czasy wykształcenie. W Wojtniczu małoletnia jeszcze Kinga spotkała się z Bolesławem Stydliwym. Tam też doszło do zawarcia umowy małżeńskiej. Ze względu na małoletność obojga były to zaręczyny, po których kilka lat później miał nastąpić akt właściwych zaślubin. Pierwsze swoje lata Kinga spędziła w Sandomierzu, pod opieką Grzymisławy i pedagoga Mikuły, wraz ze swoim przyszłym mężem Bolesławem. Był to czas najazdów Tatarów. Wieści o ich barbarzyńskich mordach dochodziły do Polski coraz bliżej. Na wiadomość o zdobyciu Lublina i Zawichostu, Bolesław z Kingą i Grzymisławą opuścił Sandomierz i udał się do Krakowa. Po klęsce wojsk polskich pod Chmielnikiem w roku 1241 uciekli na Węgry w nadziei, że tam będą bezpieczni. Jednak i tu nie znaleźli spokoju. W tym samym roku wojska węgierskie poniosły klęskę nad rzeką Sajo. Dlatego Kinga uciekła z Bolesławem na Morawę, gdzie zapewne zatrzymali się na Welechradzie, w tamtejszym konwencie cystersów. Wódz tatarski Batun Han stanął w Krakowie w niedzielę palmową 24 marca, stąd Tatarzy ruszyli na Śląsk. Po bitwie pod Legnicą w roku 1241 Tatarzy wycofali się z Polski. Po bohaterskiej śmierci Henryka Pobożnego w bitwie z Tatarami rozgorzała walka o jego dziedzictwo śląskie i krakowskie. Dopiero po pokonaniu Konrada Mazowieckiego młodzi książęta mogli wrócić do Krakowa, a było to w roku 1243. Ponieważ zamek w Krakowie, jak też w Sandomierzu, Tatarzy zupełnie zniszczyli, także nie nadawał się do zamieszkania, Bolesław i Kinga pozostali w Nowym Korczynie. Tu właśnie Kinga nakłoniła swojego przyszłego męża do zachowania dozgonnej czystości, którą ślubowali oboje na ręce biskupa krakowskiego, Prandoty. Dlatego historia nadała Bolesławowi przydomek wstydliwy. W tej formie czystości małżeńskiej Kinga spędziła z Bolesławem 40 lat. Wtedy też zapewne Kinga wstąpiła do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Zaślubiny odbyły się na Zamku Krakowskim około roku 1247, bowiem wtedy Bolesław był władcą księstwa krakowsko-sandomierskiego. Kinga w tym czasie zapewne kilka razy odwiedziła rodzinne Węgry. Sprowadziła stamtąd do Polski górników, którzy dokonali pierwszego odkrycia złóż soli w Bochni. Aby dopomóc w odbudowaniu zniszczonego przez Tatarów kraju, Kinga ofiarowała Bolesławowi część swojego posagu. Bolesław za to przywilejem z dnia 2 marca 1252 roku oddał jej na wieczyste posiadanie ziemię sądecką. Kinga pomagała Bolesławowi w rządach nad obu księstwami, sandomierskim i krakowskim. Wskazuje na to spora liczba wystawionych przez obu małżonków dokumentów. Hojnie wspomagała katedrę krakowską, klasztory benedyktyńskie, cysterskie i franciszkańskie. Ufundowała kościół w Nowym Korczynie i w Bochni, a zapewne również w Jazowsku i w Łącku. Do Krakowa sprowadziła z Pragi kanoników regularnych od pokuty i wystawiła im kościół świętego Marka. Do Krzyżanowic nad Nidą sprowadziła Norbertanki, gdzie im wystawiono kościół i klasztor. W Łukowie książę Bolesław osadził templariuszy. Swojej siostrze, błogosławionej Salomei, Bolesław pozwolił i dopomógł znieść w Zawichoście kościół, klasztor i szpital. Kinga w sposób istotny przyczyniła się do przeprowadzenia kanonizacji świętego Stanisława ze Szczepanowa. To ona miała wysłać do Rzymu poselstwo w tej sprawie i pokryć koszty związane z tą misją. 7 grudnia 1279 roku umarł w Krakowie książę Bolesław Stydliwy. Długosz wspomina, że biskup krakowski Paweł i niektórzy z panów zaoferowali Kindze rządy.
Kiedy jednak Kinga poczuła się wolna, postanowiła zrezygnować z władzy i oddała się wyłącznie sprawie zbawienia własnej duszy. Upatrzyła sobie klaryski jako zakon dla siebie najodpowiedniejszy. Znała go dobrze, bo już w roku 1245 przyjęła welon i habit klaryski jej ciocia, błogosławiona Salomea, która w tym czasie założyła w Zawichoście pierwszy ich klasztor, w roku 1259 przeniesiony do Skały. Sprawa założenia przez Kingę klasztoru klarysek w Starym Sączu komplikowała się, bo nowy już władca Krakowa, Leszek Czarny, nie chciał zgodzić się na tę fundację i odkładał decyzję w obawie, aby nie utracić ziemi sądeckiej, którą Kinga chciała ofiarować klasztorowi na jego utrzymanie. Po 4 latach, w roku 1284, ostatecznie doszło do zgody. Kinga wstąpiła do tego klasztoru już wcześniej, w roku 1279, zaraz po śmierci męża. Prawdopodobnie nie zajmowała w klasztorze żadnych urzędów. Jej staraniem była budowa i troska o jego byt materialny. Welon zakonny otrzymała z rąk biskupa Pawła, jednak śluby zakonne złożyła dopiero, jak to wynika ze szczęśliwie zachowanego dokumentu, 24 kwietnia 1289 roku. Spędziła w Starym Sączu 12 lat, poddając się we wszystkim surowej regule zatwierdzonej przez Urbana IV w roku 1263. Kinga zmarła w opinii świętości 24 lipca 1292 roku w Starym Sączu. Beatyfikacja Kingi nastąpiła dopiero za pontyfikatu papieża Aleksandra VIII. Dokonano jej po długim procesie kanonicznym dnia 10 czerwca 1690 roku. Dekrety wydane przez papieża Urbana VIII zalecały w sprawach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych jak najdalej posuniętą ostrożność i surowość. Kult świętobliwej księżnej trwał jednak od wieków. Sam fakt porzucenia świata i jej wstąpienie do najsurowszego zakonu żeńskiego były dowodem heroicznej świętości Kingi. Pamięć dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego, jak również instytucji pobożnych, których była fundatorką, były bodźcem do oddawania jej kultu. Była powszechnie czczona przez okoliczny lud jako jego szczególna patronka. Do jej grobu napływali nieustannie pielgrzymi. Liczne łaski otrzymane za jej wstawiennictwem rozsławiły jej imię. Kult błogosławionej Kingi znacznie wzrósł po jej beatyfikacji. Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a było to 31 sierpnia 1715 roku. Jest także patronką diecezji tarnowskiej. Kanonizacji błogosławionej Kingi dokonał święty Jan Paweł II w Starym Sączu dnia 16 czerwca 1999 roku, podczas swojej przedostatniej pielgrzymki do Polski. W ikonografii przedstawiana jest w stroju klaryski lub księżnej. W ręku trzyma makietę klasztoru w Starym Sączu, czasem bryłę soli. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę hojnym błogosławieństwem i zachowałeś dziewicą nawet w małżeństwie. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy dzięki czystości życia zawsze trwali przy Tobie i wstępując w jej ślady, mogli dojść do Ciebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.